Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Biblioteka Inspiruje. Dzisiaj pokażę Wam, jak przy pomocy wybielacza ozdobić kolorowe tkaniny. Co to może być? To może być taka zwykła, jednokolorowa koszulka, która już się Wam znudziła. Albo taka poszewka na poduszkę. Zobaczcie. Ja ją właśnie wykonałam dokładnie w tej technice, którą będę Wam prezentować. Mogą to być tenisówki albo cokolwiek innego, co przyjdzie Wam do głowy. Oczywiście musicie pamiętać, żeby to było kolorowe, a nie białe. Co Wam do tego będzie potrzebne? Na pewno będzie Wam potrzebny dobry wybielacz. Nie wszystkie się sprawdzają. Użyjcie tego z reklamy, tego najbardziej popularnego, bo jest najmocniejszy. Oprócz tego na pewno przydadzą Wam się jakieś listki, narzędzia, które można zamoczyć i odbić. Ja tu mam taki pisak z takim kółeczkiem, pędzelek, ołówki, ołówek z gumką, który też będę moczyć i odbijać. Spryckiwacz właśnie z owym wybielaczem. Kubeczek z wybielaczem, w którym będę moczyć. Ramka, którą wyznaczę sobie miejsce, które będę zdobić na koszulce. I tekturka, którą wsadzę w koszulkę, tak żeby mi wybielacz nie przesiąkł na drugą stronę. No to co? Zaczynamy! Tekturkę wsadzam do środka, tak żeby zabezpieczyć tył koszulki przed przesiąkaniem wybielacza. Ładnie sobie wyrównajcie. Ok. Myślę, że jest w miarę równo. Ramka, która wyznaczy mi miejsce działania wybielaczem i zabezpieczy resztę materiału przed niepożądanymi kropkami. I gotowe. Ułóżmy sobie jakąś kompozycję. W pierwszej kolejności użyję pędzelka i pisaka i ołówka z gumką i będę po prostu malować wybielaczem na koszulce.
teraz, kiedy już skończyłam używać pędzelka i malować po prostu wybielaczem na koszulce, użyję spryskiwacza. Mogę zdjąć moje liście. Muszę to zrobić bardzo delikatnie, żeby ten wybielacz, który na nich jest. Ok, myślę, że gotowe. Słuchajcie, kiedy już stwierdzicie, że wasza praca wykonana wybielaczem na koszulce jest już gotowa i nie chcecie, żeby dalej postępował proces wybielania, musicie go zatrzymać, wsadzając koszulkę po prostu do wody. Oczywiście przed założeniem takiej koszulki musicie ją wyprać. Życzę wam powodzenia, udanych, ciekawych koszulek, poduszek, butów i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Biblioteka Inspiruje. Do widzenia!